W Krośnie powstał nowy zbiornik retencyjno-wyrównawczy na wodę uzdatnioną do spożycia. Kosztował ponad 3,5 miliona złotych i będzie zabezpieczał płynność dostaw wody dla mieszkańców. To jedna z inwestycji Krośnieńskiego holdingu komunalnego, która w ciągu ostatniej dekady wydała na system zaopatrzenia w wodę ponad 60 milionów złotych. Zbiornik powstał przy ulicy Okrzei w sąsiedztwie dwóch innych, wybudowanych ponad pół wieku temu. Może pomieścić 2000 metrów sześciennych wody uzdatnionej do spożycia. Dzięki temu, że zbiorniki usytuowane są na wzgórzu, woda własną grawitacją może zasilać system wodociągowy miasta. Celem tych zbiorników jest też zwiększenie bezpieczeństwa i można powiedzieć tutaj zgromadzenie swoistego zapasu na wypadek jakichś awaryjnych sytuacji dla miasta Krosna. No ten zapas szacujemy, że to jest 12-godzinne zużycie wody. W tych zbiornikach będzie można, można zmagazynować. To kolejna taka inwestycja, która ma poprawić zaopatrywanie w wodę mieszkańców Krosna i okolic. Na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę wydaliśmy kwotę ponad 60 milionów złotych. Najważniejsze inwestycje to modernizacja ujęcia wody w Sieniawie, Szczepańcowej, a także budowa magistrali wodociągowej ponad 15 km z Rymanowa do Iskrzyni. Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody z zalewu w Sieniawie kosztowała ponad 30 milionów złotych. Wyposażono ją w wydajniejsze pompy, a także sterowane automatycznie urządzenia uzdatniania wody. Oprócz miasta Krosna woda dostarczana jest do 11 gmin, m.in. również w powiecie sanockim i brzozowskim. Dobowo podawane jest do sieci około 14 tys. metrów 3 wody. Zakłady wodociągowe Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego zaopatrują w wodę około 120 tysięcy mieszkańców. Dla zapewnienia ciągłości dostaw sieć wodociągowa zasilana jest dwustronnie, także z zakładu uzdatniania i ujęcia wody na rzece Jasiołce w Szczepańcowej. Uruchomiony został proces koagulacji wody, co umożliwia nam pobór wody surowej z rzeki również w okresach występowania zwiększonej mętności w rzece. W trakcie tej modernizacji wybudowaliśmy również nowe komory filtrów powolnych, dzięki czemu w znacznym stopniu wydłużyliśmy proces filtracji. Ta modernizacja kosztowała ponad 6 milionów złotych. Wszystkie inwestycje zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.